Cześć, witam Cię w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj mamy czwarty fundament zdrowego odżywiania, który zapewni Ci zdrowie, wymarzoną sylwetkę oraz dobre samopoczucie. W dzisiejszym temacie dowiesz się, ile posiłków najlepiej spożywać w ciągu dnia, czy ich pory, godziny. Mają znaczenie, następnie płynnie przejdziemy sobie do okna żywieniowego, co to jest, dla kogo jest, jakie ma wady, jakie zalety, i także opowiem Ci, jak odchudzać się, aby nie czuć takiego zmęczenia, wykończenia ciągłą redukcją. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, to bardzo miło mi cię powitać. Jestem Karolina i, na, i zajmuję się żywieniem. Jestem dietetykiem klinicznym oraz trenerem personalnym. Także nie przedłużając, zapraszam cię do materiału. Aby lepiej zobrazować tematykę dzisiejszego materiału, podam ci pewien przykład. Wyobraź sobie, że jesteś przedstawicielką handlową, pracujesz 10 godzin poza domem i twój cały dzień jest bardzo, bardzo napięty. Co chwilę spotkanie z klientem, trzeba przejechać z jednego miejsca do drugiego, no i ciężko jest zjeść na spokojnie jakiś posiłek. No i teraz załóżmy, że nakładasz sobie taki reżim w postaci tego, że musisz zjeść pięć posiłków w ciągu dnia i odstęp to 3 godziny pomiędzy posiłkami. No i jak teraz możesz się czuć? Podejrzewam, że jesteś bardzo, bardzo zestresowana, bo nie dość, że tyle jest do zrobienia w pracy, to jeszcze te posiłki co chwilę, co chwilę wyciąganie pudełek w aucie, no i jedzenie na przykład obiadu, który jest polany fit sosem, żeby tutaj nie było zdrowym lżejszym sosem. No ale nie jest to wygodne, aby zjeść taki posiłek w aucie bez możliwości na przykład podgrzania go. No i co się dzieje dalej? Próbujesz jednak podołać temu zadaniu, trzymasz się tego bardzo, bardzo mocno, no ale niestety twój organizm to odczuwa. Poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, bardzo rośnie do góry. W efekcie może dochodzić do zatrzymania wody w organizmie. Co dalej objawia się zatrzymaniem cyferek na wadze, czyli wbrew pozorom. Trzymasz się tych pięciu posiłków co trzy godziny, a waga w ogóle nie rusza się, więc jesteś sfrustrowana, tak? I w efekcie, na przykład, możesz wieczorem z tej złości w końcu zjeść sobie coś pysznego, jakąś czekoladę, chipsy, no bo jesteś zniechęcona właśnie brakiem efektów. I teraz podsumowując całą sytuację, ten reżim, czyli 5 posiłków co 3 godziny z zegarkiem w ręku, nie jest dla Ciebie dobry, bo nie jesteś w stanie go utrzymać, bardzo Cię to stresuje. I teraz zatrzymaj się w tym momencie i zadaj sobie pytanie, ile posiłków, jaka ich ilość jest dla Ciebie najbardziej wygodna? O! To słowo jest tutaj bardzo dobre. Wygoda. Popatrzmy na nas. Nie na to, co jest modne, nie na to, co koleżanka stosuje, co jest napisane w internecie, ale właśnie na to, co my chcemy, na to, co będzie dla nas najbardziej odpowiednie. Zadaj sobie pytanie, czy trzy posiłki będą porządku czy jednak czujesz że lubisz mieć takie poczucie że co chwilę coś jesz i wtedy na przykład decydujesz się na pięć posiłków w ciągu dnia a więc tak ustaliłaś sobie ilość posiłków która jest dla ciebie możliwa do zrealizowania i której będziesz się trzymać i teraz pytanie o której godzinie najlepiej zacząć jeść, czy trzeba jeść śniadanie, bo tak od lat się mówi, czy kolację trzeba zjeść do godziny 18, bo po 18 już zaczynamy odkładać tkankę tłuszczową. No to są pytania, które bardzo często słyszę I teraz myślę, że jest moment na to, aby przejść do tak zwanego okna żywieniowego. Co to jest okno żywieniowe? To nie jest dieta, jest to system żywieniowy, narzędzie, które może nam pomóc w odchudzaniu, ale nie tylko, ono może być też dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą lepiej się czuć, chcą zadbać o swoje zdrowie, oraz również to, ten model ma działanie antystarzeniowe czyli wspiera nas w zachowaniu młodości, takiej witalności przez dłuższy czas. No i teraz najpopularniejszym modelem, Okna żywieniowego jest jedzenie przez 8 godzin, natomiast post przez pozostałą część doby, czyli przez 16 godzin. W ogóle okno żywieniowe to jest taki, takie narzędzie, które mówi nam o tym, że w oknie, czyli w tak zwanym oknie, w tych 8 godzinach spożywamy wszystkie posiłki w ciągu dnia, a później po tych 8 godzinach nie jemy nic, czyli jest tak zwany okres postu. No i teraz mamy też różne modele okna żywieniowego. Może to też wyglądać tak, że na przykład przez trzy dni jemy tak, z, tak zwaną normalną, zwyczajową dietę, natomiast przez jeden dzień pościmy i obcinamy bardzo mocno nasze. Kalorie. Natomiast ja uważam osobiście, że jest to już trudniejsze w utrzymaniu i wprowadzi do pewnego chaosu, ja tak zauważam z doświadczenia, dlatego ja swoim pacjentom zalecam raczej ten model, gdzie Jeden dzień mamy określoną ilość godzin na spożycie kalorii, no i resztę dnia właśnie pościmy. No ale po co w ogóle ten postokresowy stosować? Co mówią badania? Postokresowy niesie ze sobą wiele korzyści. Między innymi obniża poziom glukozy, obniża poziom insuliny, poprawia insulinowrażliwość. E, może również wpływać na profil lipidowy, czyli obniżać poziom cholesterolu całkowitego, trójglicerydów e, oraz tego złego cholesterolu frakcji LDL. Dodatkowo osoby, które przechodzą na tak zwany post okresowy, post przerywany, czyli okno żywieniowe, to wszystko to jest cały czas to samo, zauważają mniejsze spadki energii w ciągu dnia. Co więcej, podczas postu dochodzi do autofagi, czyli tak zwanego zjadania martwych komórek, pozostałości w organizmie, tak żeby właśnie całe ciało lepiej pracowało, żeby naturalne procesy oczyszczania zostały prawidłowo przeprowadzone. Dodatkowo postokresowy wspiera pracę tzw. MMC, czyli wędrujący kompleks mioelektryczny. Co to jest, taka trudna nazwa? To jest te, taki odkurzacz dla naszych jelit, który sprząta pozostałości właśnie w przewodzie pokarmowym. Jeżeli on sprawnie działa, no to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli cały czas podjadamy, no to ten odkurzacz nie może dobrze działać. No i zaczyna się problem w postaci... Na przykład insulinooporności, problemów z gospodarką węglowodanową, z cukrem, z insuliną, ale także problemów z przewodem pokarmowym. Także tutaj warto zadbać o to, aby jednak nie podjadać, bo to jest dla nas korzystne nie tylko pod względem redukcji masy ciała, ale także właśnie dla zachowania zdrowia organizmu. Postokresowe okno żywieniowe nie jest jednak dla wszystkich osób. Ja bym tutaj raczej nie zalecała tego narzędzia, modelu żywieniowego dzieciom, osobom starszym, również kobietom w ciąży, osobom, które intensywnie trenują, czyli na przykład przygotowują się do triatlonu, mają właśnie kilka treningów w ciągu dnia. Oraz nie będzie to odpowiedni sposób żywieniowy dla osób z złymi relacjami z jedzeniem. Czyli jeżeli właśnie zmagamy się z bulimią, z anoreksją, z jakimś kompulsywnym obiadaniem, to przechodzenie na kolejny, kolejne jakieś ograniczenia nie będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. No i teraz ważna kwestia. Trzeba się zastanowić, czy dla Ciebie ten postokresowy będzie dobrym rozwiązaniem. Wyobraź sobie, że zaczynasz jeść o godzinie 12 i 8 godzin, odliczamy sobie, do godziny 20. I przez te 8 godzin spożywasz właśnie wszystkie kalorie w ciągu dnia. Niektórzy w ogóle są nieświadomie w oknie żywieniowym, bo na przykład pomijają śniadanie, no i tak samo przez się zaczynają jeść dopiero później, koło 11-12 i nawet nie wiedzą, że są w oknie żywieniowym. Więc teraz jest taka kwestia tego, czy... Nam to będzie pasować. Bo yy, dajmy sobie przykład, na przykład, mój. Yy, dla mnie okno żywieniowe nie sprawdza się, dlatego że bardzo wcześnie zaczynam dzień, wstaję przeważnie 5.30, często rano idę na trening, no i później siadam do swoich obowiązków, do rozpisywania jadłospisów, konsultacji, treningów personalnych. No, i jeżeli ja musiałabym czekać, żeby coś zjeść aż do godziny 12, no to nie mogłabym się skupić na pracy. Byłabym rozdrażniona i byłoby to dla mnie bardzo ciężkie, ciężkie w utrzymaniu. Zresztą kiedyś próbowałam sobie właśnie to okno żywieniowe, dlatego że jest naprawdę dużo publikacji, które mówią o wielu korzyściach płynących właśnie z stosowania tego narzędzia, dlatego chciałam też to spróbować. Natomiast no, nie wychodziło mi to, prowadziło to u mnie do zdenerwowania, że nie mogę wytrzymać do właśnie pory jedzenia i uwaga, ja tego nie stosowałam tylko przez tydzień, bo przez pierwszy tydzień każdy musi się przestawić w ogóle na ten system żywieniowy, tylko ja tak próbowałam dwa, trzy tygodnie i to nie wychodziło i wtedy stwierdziłam, że po prostu nie jest to dla mnie. Natomiast są osoby, które pracują cały czas przy komputerze, nie mają aż tyle aktywności fizycznej, wstają za pięć do pracy, tak, bo jak jest home office, no to na przykład pięć minut przed ustawiamy budzik, o ósmej zaczynamy pracę i przenosimy się tak naprawdę z łóżka do biurka albo na kanapę czasami, więc nie mamy tej aktywności zbyt dużo. No i zastanów się, czy może dla Ciebie okno żywieniowe nie będzie właśnie takim sposobem na to, żeby utrzymać ilość kalorii, którą powin, powinnaś zjeść w ciągu dnia. Załóżmy, że ustaliłaś sobie, żeby schudnąć, to musisz jeść 1600 kalorii i jeżeli te 1600 kalorii będziesz miała w tym oknie żywieniowym, czyli będziesz musiała zjeść to w ciągu 8 godzin, to być może łatwiej ci będzie utrzymać tą kaloryczność i nie będziesz miała takiego poczucia, że kurczę, zjadłabym coś, jeszcze chciałabym coś podjeść, no bo... Czuję, że jestem jeszcze dalej głodna. Natomiast te 8 godzin to jest czas, gdzie powinnaś zmieścić te wszystkie posiłki, które normalnie byłyby rozciągnięte na cały dzień. Dlatego jest to narzędzie, które bardzo często pomaga osobom podczas redukcji masy ciała, bo łatwiej jest im utrzymać właśnie deficyt kaloryczny. Uwaga! To nie jest też tak, że okno żywieniowe jest jakoś dużo lepsze niż tradycyjne trzymanie się deficytu kalorycznego bez ograniczenia czasowego. Chodzi o to, że może to ułatwić nam trzymanie deficytu, natomiast korzyści w postaci, nie wiem, obniżenia glukozy, insuliny, poprawienia wyników badań również występują podczas klasycznej redukcji masy ciała, gdzie nie mamy tych ograniczeń czasowych, gdzie jemy na przykład od godziny 7 rano do 20, no i wtedy też czerpiemy te wszystkie korzyści. Dlatego tutaj bardzo ważna jest indywidualizacja naszej diety, czyli zadanie sobie pytania, czy to okno żywieniowe będzie dla mnie ok. I teraz jak mądrze podejść do wprowadzenia okna żywieniowego? Załóżmy, że zdecydowałaś się na okno żywieniowe. Zalecam tutaj nie wchodzenie od razu na 8 godzin okna i 16 postu, tylko bardziej stopniowe przejście, czyli 11 godzin okna żywieniowego i 13 godzin postu przez pierwszy tydzień. Drugi tydzień zmniejszamy okno żywieniowe o godzinę, czyli 10 godzin okna żywieniowego i 14 godzin. Postu. I tak co tydzień zmniejszamy nasze okno żywieniowe o godzinę, aż dochodzimy do tego 8 na 16, czyli w ciągu 8 godzin jemy i 16 godzin pościmy. Teraz przechodzimy sobie do kolejnego tematu, który może ułatwić Ci właśnie odchudzanie, redukcję masy ciała. Można odchudzać się w sposób taki liniowy, ciągły, czyli ustalamy sobie deficyt rzędu 300 kalorii, odejmujemy od naszego zapotrzebowania. Jeżeli nie wiesz, jak obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, to też zapraszam Cię do poprzednich filmików. Tam tłumaczyłam to, jakiego wzoru używamy i jak to zrobić. No i sobie ustalamy 300 kalorii mniej. I załóżmy 2000 odjąć 300 kalorii, to mamy 1700 kalorii. No i to jest nasz deficyt kaloryczny i tego powinniśmy się trzymać. No i tak odchudzamy się poniedziałek, wtorek, cały tydzień. W weekend mamy trochę załamania, bo na przykład są urodziny albo chcemy zjeść, nie wiem, romantyczną kolację z partnerem. No ale my nie mamy kalorii. No co tutaj zrobić? Przecież odchudzamy się. Jak mamy zaradzić na tą sytuację? No i co wtedy robimy? No często odpuszczamy już wszystko, stwierdzamy, że a bez sensu, może od poniedziałku się uda. No i jest takie poczucie braku sprawczości, że znowu nie dałam rady właśnie odchudzić się, tak? Kolejna porażka i tak zbieramy te nasze porażki. A co ty na to, jak w ogóle, jakie jest Twoje stanowisko odnośnie tego, że ja bym Ci zaproponowała, że od poniedziałku do piątku jesteś w deficycie kalorycznym troszkę większym, czyli na przykład jesz 1500-1600 kalorii, natomiast w sobotę i w niedzielę... Jesz 2000 kalorii, czyli jesteś w swoim zerze kalorycznym, tak zwanym zerze kalorycznym, jesz tyle, ile wynosi Twoje zapotrzebowanie kaloryczne. I co Ty na to, czy taka opcja jest dla Ciebie? lepsza, czujesz, że dzięki temu Twoja psychika będzie spokojniejsza, będziesz się lepiej czuła z tą myślą, że możesz sobie właśnie w weekend pozwolić na coś więcej. Tutaj też jest właśnie taka kwestia indywidualna, bo jedne osoby powiedzą, że nie, ja chcę cały czas być w deficycie, nie chcę robić sobie tych przerw, a dla innych wielu osób, taka przerwa, to się nazywa tak zwany refit w diecie, będzie takim spokojem dla naszej głowy, właśnie chwilą odpoczynku i też dzięki temu możemy też pozbyć się retencji wody, czyli takiego zatrzymania wody w naszym organizmie i co więcej, ta redukcja może przechodzić jeszcze bardziej efektywnie. Obniży się poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, wzrośnie poziom hormonu, który się nazywa leptyna, jest to hormon sytości, więc później po tej przerwie sobota, niedziela, w poniedziałek może być nam łatwiej trzymać się założeń. Tutaj ten refit jest trochę taką opozycją do tak zwanego cheat mila albo cheat day'a, czyli to jest taki oszukany posiłek albo cały oszukany dzień. No i wtedy w odróżnieniu od refitu nie jest to planowane, często nie jest to kontrolowane i po prostu pozwalamy sobie na wszystko, tak? Jemy całą pizzę, do tego kola, później piwo, jeszcze chipsy, jakieś słodycze. No i później w efekcie możemy utracić to wszystko, co wypracowaliśmy przez cały tydzień. Natomiast refit, czyli tak zwana zaplanowana przerwa od deficytu kalorycznego, jest tak jak sama nazwa mówi, zaplanowany i my nie jemy tam więcej niż wynosi nasze zapotrzebowanie tylko właśnie jemy tyle, ile wynosi nasze zapotrzebowanie. Dzięki temu, że mamy takie mini przerwy, powiedzmy, podczas redukcji, jest nam łatwiej utrzymać nasze założenia. No i to jest kwestia indywidualna. Czy czujesz, że Tobie pomoże właśnie taki... Refeed, czyli przerwy w odchudzaniu, czy jednak wolisz być stale w deficycie kalorycznym? No, minusem tego refidu jest to, że cała redukcja trochę się wydłuży. Im więcej robimy tych refidów, przerw w odchudzaniu, tym długość trwania redukcji wydłuża się. No i może to też dla niektórych być trochę zniechęcające, natomiast też badania pokazują, że dzięki tym przerwom jesteśmy w stanie zachować więcej beztłuszczowej masy ciała, czyli jest to dla nas korzystniejsze, nie tracimy aż tyle masy mięśniowej podczas odchudzania i co więcej, zmniejszamy adaptacje metaboliczne. Co to są adaptacje metaboliczne? To jest sytuacja, kiedy schudniemy i tempo naszej podstawowej przemiany materii obniża się. Obniża się również tempo, znaczy ilość spontanicznej aktywności fizycznej w ciągu dnia, czyli mamy mniej tak zwanego nitu. To się właśnie nazywa w ten sposób. Jest to taka aktywność niezwiązana z treningiem. Chodzi o to, czy gestykulujemy, czy idziemy na nogach do sklepu, czy wchodzimy po schodach, bo trzeba wiedzieć, że im dalej w głąb redukcji. Tym no mniej mamy tej energii, mniej nam się chce wychodzić, wybieramy częściej odpoczynek, poleżenie na kanapie niż na przykład spacer. I my tego nie zauważamy tak na co dzień, ale właśnie te adaptacje metaboliczne zachodzą. I może być taka sytuacja, że odchudzamy się, nie zmieniamy kaloryczności diety, ale już redukcja nie postępuje dalej bo obniżyła nam się nasza podstawowa przemiana materii, zmniejszyła się pozatreningowa aktywność, no i to rozdrażnienie narasta. A takie mini przerwy, terifydy mogą spowodować, że poziom leptyny, hormonu sytości będzie wyższy i nie będziemy się czuć cały czas tak bardzo głodni. Także też zostawiam Ci to do rozważenia. Czy może powodem Twoich nieudanych redukcji było to, że trzymałaś się od poniedziałku do piątku, w weekend nie mogłaś wytrzymać, było dużo okazji, dużo pokus, no i porzucałaś wszystko i znowu od poniedziałku zaczynałaś. Wiele osób nie wie właśnie, że można robić takie krótkie Przerwy, dlatego chcę ci powiedzieć, że też jest taka opcja i że możesz dobrać właśnie taki sposób żywienia, który będzie dla ciebie możliwy do utrzymania. Jeżeli nie lubisz jeść pięciu posiłków, to nie musisz ich jeść. Jeżeli lubisz zjeść trzy posiłki i nie przeszkadza ci to, że zaczniesz jeść o godzinie 12, skończysz o 20, Albo zaczniesz o godzinie 8 i skończysz o 16, bo to możesz tutaj dobrać pod siebie. Nie musi być 12-20. Możesz zacząć jeść, o której chcesz, i odliczyć sobie te 8 godzin, to Przejdź na taki model żywieniowy. To ma być dla ciebie możliwe do utrzymania długoterminowo, długofalowo. To nie ma być tak, że będziesz na 2-3 miesiące na jakiejś magicznej diecie i później skończysz ją i wrócisz do starych nawyków. No, później w efekcie będzie efekt jojo, czyli nadmierna, jeszcze większa, jeszcze większe przybranie na wadze. Także zastanów się, który model żywieniowy będzie dla ciebie najlepszy. No i tak, miało wyjść króciutko, troszkę się rozgadałam, także przejdźmy sobie do podsumowania, żeby zebrać te wszystkie informacje. Po pierwsze, możesz dobrać ilość posiłków, która jest dla ciebie wygodna. Mogą być to 3 posiłki, 4, 5 Dwa posiłki mogą być, natomiast ja uważam, że jest to za duże obciążenie dla przewodu pokarmowego i że... Nie jest to zdrowe właśnie dla naszych jelit. Także ja zaczynam od trzech posiłków, właśnie układanie, rozpisywanie jadłospisów. Druga kwestia, pory posiłków. Możesz tradycyjnie jeść śniadanie, możesz rozłożyć te wszystkie posiłki na cały dzień, ale możesz też wybrać... Okno żywieniowe, czyli zacząć na przykład wcześniej jeść i wcześniej też skończyć jedzenie, albo zacząć później jeść i później skończyć jedzenie. Oblicz sobie 8 godzin okna żywieniowego i przejdź stopniowo na ten model żywieniowy. Czyli zacznij sobie od 11 godzin okna żywieniowego, reszta postu, później w drugim tygodniu 10, i tak dalej, i tak dalej. Żeby to było stopniowe, nie było takie, taką dużą zmianą dla nas, bo te wszystkie duże zmiany nie działają korzystnie i ciężko nam jest utrzymać je. Pamiętaj, że przez pierwsze dni może być troszkę trudniej, no bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, także należy tutaj to przetrwać. No i podsumowując jeszcze ostatnią kwestię z tego materiału, to pamiętaj, że... Redukcję masy ciała możesz przerywać takimi króciutkimi przerwami, gdzie w weekend jesz tyle, ile wynosi Twoje zapotrzebowanie kaloryczne, a na przykład od poniedziałku do piątku jesz. Mniej e, niż wynosi Twoje zapotrzebowanie, ale jeszcze trochę mniej. Czyli e, tak jakby standardowo deficyt to było 300 kalorii, to na przykład jesz 500 kalorii mniej e, niż wynosi Twoje zapotrzebowanie, żeby ten deficyt od poniedziałku do piątku był trochę większy. Ja tutaj mówię tak dosyć ogólnie, natomiast chcę, żebyś zobrazowała sobie. Jak to może e, wyglądać? E, nie musisz robić tych refidów. Co tydzień, co weekend, na przykład, bo może być na przykład taki weekend, że nie potrzebujesz tego, że czujesz, że jest w porządku, nie jesteś głodna, czujesz, że i tak masz dużo energii, nie ma żadnych imprez. No to wtedy też ta redukcja masy ciała trochę szybciej pójdzie. Terrify są też bardzo dobrym sposobem dla osób, które mają mało do zrzucenia, na przykład 3-4 kg. Wtedy mają niższy poziom tkanki tłuszczowej, um, u kobiet to będzie poniżej 30%, no to wtedy teryfidy w ogóle już się super tutaj sprawdzają, bo też zachowują nam um, więcej masy mięśniowej. No i też będą korzystnie działać w kontekście hormonów, bo trzeba pamiętać, że redukcja masy ciała to jest też obciążenie dla układu hormonalnego kobiety. Może spadać poziom FT3, czyli trijodotyroniny, która też jest bardzo wrażliwa właśnie na niskie kalorie, na restrykcje kalorii czy też węglowodanów. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Także podsumowując, mam nadzieję, że wszystkie te kwestie są dla Ciebie jasne. Jeżeli nie, to zadaj śmiało pytanie właśnie w komentarzu pod tym materiałem. No i z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Widzimy się w kolejnym materiale. Jeżeli ten filmik był dla Ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał. I do zobaczenia. Cześć!